Ekscelencje, najdostojniejsi księża biskupi, przewielebni czcigodni księża, siostry zakonne, moi drodzy kochani uczestnicy 40. jubileuszowej pielgrzymki diecezji tarnowskiej do Częstochowej. Jestem szczęśliwy, że dzisiaj mogłem wspólnie z wami uczestniczyć w tej pięknej polowej mszy świętej. Podobnie jak wy, jestem członkiem tej wielkiej wspólnoty diecezjalnej Kościoła Tarnowskiego. Ale jako marszałek województwa małopolskiego w związku z tym jubileuszem chciałem w imieniu władz samorządowych podziękować wszystkim, którzy przez te 40 pielgrzymek trudzili się na chwałę Bożą. Zarówno pielgrzymom, ale też wszystkim organizatorom. Szczególnie dziękuję tutaj osobom duchownym, ale też wszystkim wolontariuszom, wszystkim służbom, ale i też wszystkim tym, którzy wspierają was na tej długiej trasie. Moi kochani, skromnie, ale chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować, przekazując wam wszystkim na ręce księdza dyrektora Nagrodę Województwa Złoty Medal Polonia Minor. O odczytanie dedykacji bardzo poproszę panią kierownik Katarzynę Antosz, która zresztą też w różnej roli 10-krotnie uczestniczyła w tej pielgrzymce. Bardzo proszę. Polonia Minor dla organizatorów pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę z okazji jubileuszu 40-lecia pielgrzymowania w podziękowaniu za zasługi dla Małopolski i jej mieszkańców z życzeniami wszelkich łask Bożych na kolejne lata. Samorząd Województwa Małopolskiego. Moi drodzy, pozwólcie, że na pamiątkę tego szczególnego dzisiejszego dnia i tej szczególnej jubileuszowej pielgrzymki przekażemy również na ręce księdza dyrektora, ale naprawdę szczerze dla was wszystkich, kopię dekretu Stolicy Apostolskiej ustanawiającego świętego Jana Pawła II. Wielkiego patronem Małopolski. Ten dekret jest napisany w dwóch językach, w języku łacińskim, w języku polskim, dlatego poproszę o odczytanie oczywiście w wersji języku polskim. Kapłani i lud wierny województwa małopolskiego otaczają wyjątkową czcią świętego Jana Pawła II, papieża, który przez swój apostolski zapał zaprosił cały rodzaj ludzki do otworzenia drzwi Odkupicielowi i przyjęcia jego boskiego miłosierdzia. Dlatego najdostojniejszy ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, biorąc pod uwagę powszechne pragnienie, a mianowicie przekonanie innych biskupów, władz cywilnych, jak też wiernych wspomnianego województwa, uznał za słuszny wybór świętego Jana Pawła II papieża na patrona przed Bogiem województwa małopolskiego. Stąd listem z dnia 14 listopada 2019 roku usilnie prosił, aby tego rodzaju wybór i aprobata zostały zatwierdzone według przepisów dotyczących ustanawiania patronów. Ponieważ wiadomo, że dla zachowania prawa wymaga się wyboru i zgody, dlatego Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów na mocy władzy udzielonej jej przez papieża Franciszka w odpowiedzi na przedłożoną sprawę przystała na prośby i potwierdza, że święty Jan Paweł II, papież, jest patronem przed Bogiem województwa małopolskiego wraz z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i przywilejami liturgicznymi zgodnie z przepisami, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenie. W siedzibie Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów
dnia 5 października 2020 roku we wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej Dziewicy podpisał ksiądz kardynał Robert Sara, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Moi drodzy, korzystając z tej okazji, pragnę też bardzo serdecznie podziękować ekscelencji księdzu biskupowi Janowi Drozdowskiemu, który też wsparł nasze starania o to, aby święty Jan Paweł II Wielki był patronem Małopolski. A teraz już na zakończenie życzę Wam wszystkim radosnego, błogosławionego pielgrzymowania w dobrej pogodzie. Szczęść Boże!